Witam Was serdecznie, z tej strony kochani, Jakub Brzak. Nagrywam dzisiaj do Was nietypowe wideo, bo... z ujotu. Uniwersal Jagielloński, mam nadzieję, że wiecie co to jest. Mam nadzieję, że dobrze mnie słychać, muszę mówić cicho, bo obok mnie są zajęcia. Więc nie chcę za bardzo im przeszkadzać. W każdym razie chciałabym się powiedzieć troszeczkę o studiach. Wielokrotnie się o tym wypowiadałem, ale dzisiaj jest też taki fajny dzień, że można o tym troszeczkę pogadać. No i cóż, dużo na swoim blogu i też często w moich wypowiedziach na różnych wywiadach mówiłem, że nie przepadam za studiami. Moim zdaniem studia to raczej niepotrzebna sprawa, a sam jestem tego przykładem. Nie potrzeba studiów, by mieć swoje kilka firm, by zarabiać, myślę, że dobre pieniądze i rozwijać się w swoich pasjach. Mijając te kilka osób, zapytałem je, co myślą o studiach. Tak gadały i tak dalej, akurat rozmowa taka się toczyła podobno. No nie wiem, ja jestem tylko na papierkach. Drugi mówi, że jestem tutaj, bo rodzice mają mieszkanie w Krakowie i pozwolili mi tu mieszkać w swoim mieszkaniu, zamiast wynajmować komuś, to dali mi. I z kilku osób nie usłyszałem żadnej odpowiedzi, że ktoś jest tu po wiedzę. Ciekawa sprawa, co? Tyle osób na Uniwersytecie Jagiellońskim i mało osób mi powiedziało, że jest tu po wiedzę. No cóż, ja też tu jestem po wiedzę. Kilka lat, nie pamiętam ile lat temu, 2 albo 3 lata temu studiowałem na Uniwersytecie Jagiellońskim, ale rzuciłem po pierwszym roku studia, bo po prostu wydawało mi się troszeczkę zabierające czasu, bo jak jeszcze mogę zrozumieć studia zaoczne, tak dziennych już nie bardzo, bo zabiera to praktycznie cały tydzień, masz 5 dni w tygodniu z głowy. Owszem, jeśli to są jakieś studia specjalistyczne, nie wybrzydzam, naprawdę to jest potrzebne. To jakaś biochemia, jakieś wiecie, technologia urządzeń, inżynieria jakichś urządzeń i tak dalej. To naprawdę myślę, że ciężko w domu ogarnąć samemu takie rzeczy. Więc muszę powiedzieć szczerze, że wydaje mi się, że to jest wtedy kierunek studiów, tak? Wtedy to można robić. W przeciwnym razie słabo. I tak mi się wzięło na rozmyślenia, powiem szczerze, że można działać na przykład tak jak ja działam, tak? Dogadałem się z wykładowcami na uniwersytecie, poprosiłem ich, wszyscy się na mnie patrzą jak przychodzą obok, zapytałem ich, poprosiłem ich, czy mógłbym chodzić na ich zajęcia, ale na te, które ja chcę. Czyli chodzi na wykłady osób, które ja chcę, które ja znalazłem w internecie. Między innymi taką osobą jest Bogdan Szlachta, filozof. Filozofii uczy tutaj w Krakowie. Coś wspaniałego, człowiek po prostu dla mnie, bym powiedział, potęga. Potęga wiedzy, naprawdę kosmos, kosmos, kosmos. I otwiera mi zawsze klapki. Prosiłem po prostu otwarcie, czy mógłbym chodzić. Oczywiście w większości studiów w Polsce, takich uniwersytetów, jest to całkowicie darmowo. Studia wykładowe, czyli wykładanie na uniwersytecie, wykładanie na różnych zajęciach jest darmowe. Więc możecie sobie chodzić darmowo na wykład, tak? Zainteresowała się, nie wiem, coś, znajdujesz sobie jakąś listę, o której jest wykład i można do niego przyjść. One są otwarte dla wszystkich, nawet nie dla studentów, więc nie ma problemu. Powiem tak, moim zdaniem to najfajniejsza opcja. Dlaczego? Bo ja w tygodniu pracuję. Czasem nie pracuję, czasem pracuję jak chcę, jak wolę, ale raczej lubię pracować, wolę pracować, chcę pracować. I dla mnie wyrwać tą godzinę, dwie, trzy na studia w tygodniu na to, co ja lubię, co mnie interesuje, co chce się coś poszerzyć wiedzę, dam radę. Ale jeśli chcę wyrwać w ciągu tygodnia 5 dni na studia, potem jeszcze ewentualnie złapać się na pracę, dla mnie by to było niemożliwe, naprawdę niemożliwe. Znaczy, chodzi mi to o każdego człowieka, tak? No, większość z nas musi zarabiać pieniądze, więc ciężko jest pogodzić studia. Zresztą wszyscy o tym wiemy. Ciężko pogodzić studia z pracą. Jeśli pracujesz zaocznie, to też jest ciężko. Też jest ciężko. Jeśli uczysz się zaocznie, czyli uczysz się w sobotę, niedzielę, to też jest ciężko. Czyli zawsze wersja z studiami jest ciężka, bo trzeba się kiedyś uczyć. No, samo przygotowanie na wykłady to nic nie daje. I moim zdaniem fajną właśnie opcją jest takie chodzenie sobie na wykłady, tak jak ja to robię, bo wybieram sobie to, co mi się podoba, to, co mnie interesuje, to, co ja lubię. A z drugiej strony uważam, że studia nie są aż tak konieczne. Naprawdę. Znam osoby na przykład w branży, nie wiem,
social media, gdzie de facto są kierunki studiów w tym kierunku, czyli komunikacja społeczna i tak dalej, ale mają znaczące braki w porównaniu do praktyków tego biznesu. Wielokrotnie spotkałem się z tym, że miałem zatrudnić osobę po studiach właśnie, gdzie te social media były bardzo, bardzo, bardzo mocne u nich na zajęciach, a mimo wszystko w porównaniu do osoby, która na przykład rok miała pracowała w jakiejś agencji, to przepaść, prawdziwa przepaść, naprawdę przepaść. I to też, to chyba każdy z nas wie, że te czasy, kiedy mamusia mówiła iść na studia, to bądź pewny zawód, będziesz miał papierek w ręce tego magistra przed imieniem. Myślę, że powoli się kończą, powoli się kończą. To wszystko zastępują szkolenia, zastępują mentorzy, zastępują coachingi, zastępuje to ta wiedza praktyczna. Ludzie bardziej interesuje wiedza praktyczna. Ludzie bardziej interesuje to, by przyjść na szkolenie i w 3 dni dostać to, co będziemy rozbijać na studiach przez rok czasu na przykład, tak? No i jeśli ja ci na przykład mam tutaj, okej, na przykład prowadzę komunikację społeczną na przykład na, nie wiem, jakieś, nie wiem, zajęcia typu właśnie jak angażować ludzi w posty, tak? Jak to robić? No i my możemy sobie robić to przez rok w kampanii, tak? Ale może też przyjść na, mogę też przyjść na szkolenie gościa, który na przykład się tym zajmuje, nie wiem, od 10 lat. Przeprowadził takie kampanie dla takich firm. Ma tak tyle milionów zasięgów postów, każdy jego post miał tyle wyświetleń. I on na przykład mówi, no zaczynałem tak i pokazuje zdjęcie. Miałem jednego lajka po zdjęciu. Wszyscy myślą, no, ja czasem mam 3, to już jestem lepszy, nie? I potem przychodzi dalej i pokazuje. I ci po prostu prowadzi za rękę, krok po kroku, po kroku. Tak samo robię właśnie z moich szkoleń. Pokazuje, że ja jestem normalnym gościem. Tylko kiedyś też zacząłem. I każdy z nas kiedyś zaczyna. I każdy z nas musi wiedzieć, kiedy wystartować, a kiedy poczekać, kiedy dać sobie czas, a kiedy już zacząć działać. Musi znaleźć tą granicę. Tak samo pokazuję to na blogu, w artykułach moich, gdzie pokazuję tematy przeróżne, od produktywności po pewność siebie, wszystko co jest związane z biznesem, motywowaniem. Pokazuję, ta osoba, która jest teraz taka, kiedyś była taka. I na tym to polega. I moim zdaniem studia są fajne pod względem kontaktów, to na pewno. Można spotkać naprawdę to przeciekawe osoby. Ja kiedyś spotkałem na moim wydziale gościa, który gdzieś tam jakimś, nie wiem, w małym kraju, naprawdę małym kraju, był jakimś tam synem wujka, króla kraju, nie? Takiego ziomeczka. Był na takim jego jakimś tam spotkaniu, gdzie to prowadził o tym. No i taki normalny student, nie? A studiuje jakieś tam fajne osoby. Tak samo jakieś ludzie przeciekawych rodziców, co mają, w ogóle co są ciekawi. I dlatego uważam, że to pod względem kontaktów jest całkiem spoko. Aczkolwiek w studiach ja porzuciłem. Może nie wiem, czy było dobre, czy nie. Dowiemy się dopiero za kilkanaście lat. Teraz nie wiem. Ale polecam wam przede wszystkim tą waszą punkt widzenia sobie, powiedzmy sobie, odwrócić, ok? Zróbcie sobie takie ćwiczenie, jeśli jesteście po studiach, przed studiami, przed szkoleniami, przed jakimiś rozmowami. Tutaj nie skupiam się na studiach, tutaj pokażę wam na tym przykładzie wzór pewien fajny. Zróbcie sobie taką, powiedzmy sobie, zabawę. Jeśli jesteś na przykład za jakimś szkoleniem, to sobie to odwróć ten schemat. Powiedz, ok, jeśli jestem, dajmy na to, że przez 15 minut najbliższe jestem przeciwnikiem. Co wymyślę, żeby sobie dowalić, ok? Sam sobie. Bo tylko ty wiesz, co jest dla ciebie dobre, tak? Z tym się zaczynasz gadać. No dobra, miałem iść na szkolenie, a co mi to szkolenie? No dobra, no muszę wydać tyle i tyle pieniędzy. Muszę kupić samochód, znaczy muszę kupić hotel, muszę kupić tam coś tam. Wydać ileś tam kasy. Bilet też muszę kupić tyle i tyle. Na szkoleniu są tacy i tacy i tacy. No a kim jest ten gościu? Aha, on jest takim i takim. No ale czemu ma coś tam z czym, co ja chcę? No ma, dobra, a ten? No ten trochę mniej. A ten? Tego w ogóle nie znam. Ciekawy koleś, bo w życiu go nie widziałem. I rozbij sobie tą swoją zachętę, to swoje działanie i zobacz, co z tego wyjdzie. Ja tak często robię i okazuje się, że tych minusów, żeby pojechać, bo wiecie, jak to jest. Ja sama chcę skupić teraz, zbliżają się święta, zbliżają się prezent, tak, chcę skupić jakiś prezent. Skupić jakiś prezent i mówisz, o, taki kapelusz potrzebuję, taki kapelusz potrzebuję, taki potrzebuję. Nie? Zaczynam zrobić sobie, ty no dobra, ale ile w tym kapeluszu będziesz chodzić? 10 dni w roku? 20 dni w roku? Ile? No nie, no kurczę, no kapeluszu raczej tylko tak jakoś, jak jest chłodni, albo jak jest gorąco, no to już słabo kapeluszu. Zresztą faceci kapelusze. Ja trzeba sobie odbijać, nie? Myślisz, no dobra, kosztuje tyle i tyle stów. O kurde, no sporo, trochę sporo. I zaczynasz sobie to wszystko układać w głowie, zaczynasz się układać. Chcę go, czy nie chcę? Oczywiście,
Oczywiście, jeśli mamy pieniądze, to nie ma tutaj zalet i wad, bo praktycznie te wady się szybko kasują. Tak? Mamy, jeśli masz pieniądze, bo na przykład dużo zarabiasz pieniędzy, to wszystko kasujesz. Tak jak zawsze powtarzam, pieniądze są wyjściem z sytuacji, pieniądze są możliwością. Jeśli nie mogę kupić ten kapelusz, bo mnie stać, a mogę go nie kupić, bo nie mam kasy. Tak? I na tym to polega. Dlatego rób sobie takie ćwiczenia. Bo często wyda ci się, bardzo często, nawet się nie wyda, tylko sama sobie stwierdzisz, że we pozorom wkręcałeś sobie do głowy coś, co nie potrzebujesz. No i cóż, ja wam dzięki za dziś. Mam nadzieję, że do usłyszenia. Niedługo dobijemy do 1000 subskrybentów. Wow, jestem mega w szoku. Raptem rok w czasu mam 1000 subów na YouTubie. Dla mnie to akurat mega super sprawa. Bo nie robiłem żadnych crossów i tak dalej, troszeczkę tej branży już łykłem, poznałem i dałem tu wielką lekcję. Mam nadzieję, że szybko to biegną tych 1000. Jeśli macie kogoś na studiach, jeśli macie kogoś na szkoleniach, jeśli kogoś macie, to wydaje siano na coś, co nie potrzebuje, wyślij mu to. Wiecie, jak to działa. Jak ty mu powiesz, to się obrazi. A jak ktoś mu to powie, na przykład ja, to powie, brzmi dobrze. Też tak mam, więc nic się nie ma co dziwić. Pozdrawiam serdecznie, Jakub Brzak z Jakub Brzak TV. Cześć.